Witam serdecznie. Nasz przepis na nalewkę wiśniową zakłada użycie następujących składników. 9 kg wiśni, 3 litry miodu, 3 litry wódki czystej 40%, 3 litry spirytusu oraz 3 litry przegotowanej wody. Rozpoczynamy od wydrylowania umytych wcześniej wiśni. Wydrylujemy wszystkie przy pomocy drylownicy. Wiśnie bez pestek lądują w słoju. W naszym przypadku będzie to wielofunkcyjna beczka szklana. I dziś wystarczy je jeszcze tylko zalać wódką. Naczynie zamkniemy szczelnie i odstawimy na 2 tygodnie w ciepłe, zacienione miejsce, codziennie wstrząsając słojem. Już za 2 tygodnie pokażemy kolejny etap przygotowywania wiśniówki z miodem. Zapraszamy!